Cześć, witajcie w 40 odcinku z serii FIFA 21 symulowana kariera zawodnika. W poprzednim odcinku skończyliśmy w niedzielę 18 maja 2031 roku. No i przed nami są, w sumie to będzie odcinek taki szczerze, to no dużo nie zrobimy. Dwa mecze tylko zagramy, ostatnią kolejkę sezonu Premier League, bo mam nadzieję, że tu chyba odbierzemy tytuł, jeśli nie mylę. No, nie, jak nie odbierzemy, to fajnie będzie się tak pożegnać z tym sezonem. I oprócz tego jeszcze będziemy grali też finał Pucharu FA Cup. Niezbyt pamiętam szczerze z kim, za chwilę się dowiemy. Z Wolves. Czyli bo wydaje się nie takim trudnym zadaniem, ale też na pewno nie z przypadku są w finale. Mamy 88 overalla. Sezon nie najlepszy, taka jest prawda. Nie wiem naprawdę co muszę więcej robić, bo mój zawodnik ma 88 overalla, a w symulacji jakoś sobie nie radzi. No i więcej nie ma co przedłużać. Zaczynamy pewnie... Tak, zaczynamy to spotkanie na Anfield. Ja to nagrywam tak w ogóle zaraz po meczu Liverpool z Burnley i oni przegrali na Anfield po raz pierwszy 38 meczów. Ostatnim razem chyba w 2017 przegrali na Anfield. To jest naprawdę... To, że przegrali, nie jest takie naprawdę bardzo dziwne. Jedyne, co jest dla mnie dziwne, to jest to, z kim oni to przegrali, bo z Burnley naprawdę, z wszystkich drużyn z Burnley oni przegrali. Przecież grali już z United u siebie, z paroma innymi mocnymi drużynami, z Tottenhamem grali u siebie, z Leicesterem i naprawdę się wykładają na takiej drużynie. I chyba ponad 400 minut bez bramki też zostało. Naprawdę dawno nie było takiego kryzysu w Liverpoolu. No zobaczymy jak dalej to się wszystko potoczy. My mam nadzieję, że pokażemy, że potrafimy wygrywać na Anfield. No i możemy zaczynać to spotkanie. Oczywiście wszystkie trybuny wypakowane w pełni, wszyscy chcą widzieć triumf Liverpoolu. No i zaczynamy, pierwsza akcja, niecelne podanie Valverde. Dobre podanie do Rashforda. Pedriger, piękne nam przejęcie. Zobaczyliśmy wiele pięknych bramek, dramatycznych spotkań, meczów walki. Nikt nie odpuszczał. Piłkarze pewnie już no, czemu nie podałeś? Szkoda. Zasłużonych urlopach, bo to ostatnia kolejka, ale mam nadzieję, że i dziś zapewnią nam sobie. Nie wiem, co tam jeszcze że kombinują. Tielemans. Aj, za późno. A teraz też wszystko to głupio zrobiliśmy, ale dobra, nieważne. Na razie jest dopiero 10 minuta. Rozważ zakończenie kariery Lenglet, nasza ostoja defensywy. Że może to być jego ostatni sezon. Nie mamy co prawda oficjalnego potwierdzenia, ale... Teraz United przy piłce. Adams do Salcedo, do Wan-Bissaki. Możliwe, że to jest jedyny zawodnik chyba w United, który dalej, który oryginalnie był od początku w United. Ale nie wiem, nie patrzyłem dokładnie na skład, szczerze. Więc nie wiem, ale on właśnie możliwe, że jest jednym tylko. Dobry pressing, ale się udało się. Przejmuję piłkę. Valverde. No, dobrze odzyskał przynajmniej piłkę. Nie wiem, czy to jest Centurion, szczerze nie wiem, kto to jest. No, pięknie, piękne wykończenie. No, wykończenie naprawdę mamy super. A nie, dobra, bałem się, bo dopiero sobie przypomniałem, akurat jak wcisnąłem X, przypomniałem, że ustawiłem sobie celebrację na okazanie szacunku, bo grałem z Realem Madryt, ale nie ostatecznie strzeliłem tam bramki, bo oczywiście bym strzelił Realowi, tam okazał im szacunek. Piękne wykończenie, no naprawdę ładnie bardzo to zmieścił, jeszcze boczna siatka, super, naprawdę super. A niestety dopiero 11 bramka Premier League, no ja to już mówiłem w poprzednim odcinku, mi się wydaje, że ja jestem takim trochę Firmino, że tam naprawdę to skrzydła bardziej są odpowiedzialne za bramki, ale też jak przyjdzie już okazja taka, to my nie marnujemy ich. I mamy 1-0. Super, naprawdę też dawno nie strzeliliśmy i przydało się. Ładne przyjęcie w obronie. I teraz od obrony konstruujemy kolejną akcję. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Chelsea Londyn. Obecny wynik. Mogłem w sumie go wystawić. 23 minuta meczu. Dzięki za wieści. Good.
Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelania. Może nie wiem, w sumie co on kombinował ten zawodnik, ale dobra, ważne. Rzut rożny. Dośrodkowanie. Trochę za głęboko. Nie, jednak asystę mamy. Super, naprawdę. Nie wiem, też pierwszy raz na pewno z rzutu rożnego bezpośrednio asystujemy, ale dawno też nie asystowałem ogólnie, super, naprawdę super. No lepiej ten mecz nie mógł się zacząć. Świetne spotkanie gramy. Piękne wykończenie, bramkarz nie dał rady obronić i Kumbula strzela tą pierwszą bramkę w Premier League w tym sezonie. No i pierwsze pół godziny gry za nami i po prostu gramy niesamowicie. Bardzo mi się to podoba. Ładne teraz przejęcie. Może nie w tą stronę powinienem iść w sumie. Aj, szkoda. Super byłoby. Ale dobrze i naprawdę presujemy dzisiaj, choć teraz... no nie, jednak się utrzyma przed... United się utrzymało. Aj, spalony. Musieli się wycofać. No czemu to nie poszło do, tak jak chciałem? Szkoda, bo to byłaby super okazja na dobre podanie. Czemu? Nie rozumiem naprawdę. Drugi raz z rzędu. Przecież ja dosłownie kliknąłem, żeby temu chyba... To Martinelli chyba z 27 przed. Ja dosłownie kliknąłem ten przycisk, a on taką długą piłkę zagrał. Nie rozumiem naprawdę. Strata teraz prosta. Rusza na niego rywal? Przejęcie, ale będzie out dla United. Kimmich. Przy piłce Rashford. Koniec za chwilę już pierwszej połowy, jeszcze jedna minuta doliczona i ostatnia akcja pewnie Manchesteru, chyba że nic nie zrobią, chyba że Rashford będzie się bawił i wycofa do tyłu. Koniec pierwszej połowy, jak na razie super spotkanie w wykonaniu nasz ogólnie, no i mojej też, bo oczywiście bramka i asysta. Teraz najważniejsze, żeby sobie utrzymać tą przewagę i w zwycięskich humorach mam nadzieję odebrać tytuł, mam nadzieję, że w tym meczu odbierzemy tytuł. Odbierzemy to piękne trofeum, naprawdę w top 5 lig to mi się bardziej trofeum podoba. Piękne to jest trofeum. Kimmich. Długo rozgrywa piłkę, Manchester United szuka sposobu na zdobycie bramki kontaktowej. No i Manchester United widzę, że od początku próbuje jakieś sytuacje stworzyć. I teraz może dogodna. Pierwszy strzał chyba w ogóle w tym meczu Manchesteru, jeśli się nie mylę. Rashford. I do Kimmicha. Rashford wycofuje. Aha, Rashford jeszcze jest w sumie właśnie. Też oryginalnie. The Reds nie starają się zdominować posiadania piłki. A mimo to wynik jest więcej niż korzystny. Jak widać, liczy się tu nie posiadanie piłki, ale zdobywanie bramek, jak zawsze. Juri Tielemans. Ale teraz skrzydłem. Tielemans. Będzie rzut rożny, będzie rzut rożny. Będziemy mieli rzut rożny. Szykuje nam się zmiana. Nie, czy nie za mocno. Będzie pewnie tak, kolejny będzie rożny. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. Tym razem się nie udało, ale mamy piłkę. Federico Valverde. Aj, dobry to był pomysł, naprawdę podać to nie wiem w sumie kogo to był, kto to był. Ale oczywiście szeroko do zespołu, nie do mnie. Dobre przejęcie piłki. Aleksander Arnold. Nie wiem, szczerze, chyba do 26 było podanie. Co to jest w sumie, to jest Robertson? Nie, chyba nie Robertson. To jest chyba zmiennik, tam się wydaje, że on nie gra od początku, ale może się mylę. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. I teraz kolejna akcja. No lepiej gra Manchester United w drugiej połowie. Oczywiście i teraz będzie bramka. Tak, jest bramka 2-1. No super okazję, że skrzyżowali, ale to nie jest bramka, to jest spalony. Nawet nie patrzyłem w sumie, ale no, skoro tak mówi sędzia, to trzeba się z tym zgodzić oczywiście.
Federico Valverde. Piękne podanie. Aj, nie wiem, co ten 19 próbował. Czy on próbował podać? Nie wiem. O, Sapała broni jako pierwszy bramkarz w Manchesterze. Faul czy spalony? Spalony. Kolejny zresztą już. Czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. No jeszcze kwadrans z gry. Niezbyt mi się wydaje, żeby nam coś zabrało to zwycięstwo dzisiaj. Ach, teraz znakomity przechwyt. No i oczywiście właśnie jeszcze po tym spotkaniu, jedno już spotkanie i kończymy ten sezon. Pierwszy sezon może tak bramkowo jakoś nie było niesamowicie, ale no szczerze, no to jest udany sezon, bo wygraliśmy Premier League, jesteśmy na dobrej drodze, żeby wygrać Puchar FA Cup. No może w Lidze Mistrzów zawiedliśmy. Tym strzałem może zmniejszą straty do rywala. No piękna brona Lisson. Utrzymałem się dalej przy prowadzeniu 2-0. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Uprzedził. Będzie kolejny rzut rożny. Jeszcze 9 minut plus doliczyłem czas. Rzut rożny. Centruje z rogów. No nie wiem, co to było za dośrodkowanie. Mogło po tym rzucie rożnym, ale bramkarz wiedział, co ma robić. Ale jestem sobie trochę poczekał. I podaje blisko tutaj. Tak, to jest kolejny gol dla Leicester. Udało się, no tak, ale no nie wiem, czy był sens tak od razu mi oddawać piłkę. No ale to jest inaczej było. Inaczej bym zareagował na to na pewno, jakbyśmy przegrywali albo remisowali. Choć w sumie nie w tym meczu. W tym meczu nawet byśmy przegrali, to to naprawdę by dużo nie zmieniło, bo tak czy tak byśmy zdobyli to trofeum. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Nie wiem, czy nie za szybko. Możliwe, że za szybko, tak. Mogłem sobie poczekać, ale chciałem jak najszybciej mu już tą piłkę podać. Ładnie Sapała teraz. Manchester United, strata piłki. No i teraz będzie asysta, musi być. Strzel to. Nie ma go. Nie strzeli oczywiście, może teraz inaczej asysta będzie. Naprawdę. Strzeliśmy na ostatnią akcję. No nic, oglądniemy sobie już to spotkanie do końca, bo tu będzie ostatnia akcja. I tak, koniec tego spotkania. I kończymy sezon też Premier League oczywiście. A kończymy dobrym bardzo spotkaniem. Klopp i oczywiście sobowtór, znaczy no sobowtór. Nie wiem nawet jak można go nazwać. Niby to Solskjaer oczywiście ma być. Nie wiem, szczerze, może jednak nie będzie trofeum, ale to nic naprawdę, bo warto było rozegrać to spotkanie. No nie będzie jednak, czyli musieliśmy pewnie przy pierwszej okazji zdobyć je, jak wygraliśmy przy pierwszej okazji, bo w dawniejszych FIFA-ach tak było, że po prostu w ostatnim spotkaniu musiało się, by odbierało puchar. No ale nic, nieważne, to zagraliśmy bardzo dobry mecz w sumie. Możliwe, że nasz najlepszy mecz w barwach Liverpoolu, nawet szczerze nie wiem. No ale nam wyszło naprawdę bardzo dobrze. I teraz jeszcze oczywiście spotkanie jedno zostało, które będziemy już zagrywali na Wembley. Finał Puchar FA Cup oczywiście z Wolverhampton. No i jest szansa zgarnąć podwójną koronę. Jesteśmy w składzie, to super, a jesteśmy zmęczeni. Troszkę jesteśmy zmęczeni. Skład jest podstawowy, chyba. Tak bym powiedział, że dość podstawowy jest, więc możemy dawać kraj. Zaczniemy za chwilkę to spotkanie. Aleksander Arnold oczywiście dobre ma podania, to nic nowego. Madison chyba? Chyba to jest Madison. Fantastyczna, jak przystało na finał. No ale będziemy zaczynali to spotkanie. Za chwilę transmisja z Wembley. Wembley, piękny stadion. I oczywiście też trofeum, też przyznam piękny też trofeum, też mi się dość podoba.
Obok mnie jest Jacek. Pewnie pokażą. Winni pokażą to strzałom. Tak, to jest ładna naprawdę strzałom. I oczywiście oto gramy. No i zaczynamy. Nie wiem, czy mnie gramy w czerwonych strojach, ale nieważne. Jest misja oczywiście do wykonania i mam nadzieję, że nam się uda ją wykonać. Widzimy, że tu bardzo dużo fanów Liverpoolu zasiadło na trybunach. To mi się podoba, bo oczywiście będziemy mieli doping. Nie wiem, jak Wolverhampton w lidze, co szczerze na to nie patrzyłem. No tak jak mówiłem, z przypadku nie chcę się wierzyć, że tu weszli. Musieli pokazać też na pewno kogoś mocnego. Na razie oni cały czas w posiadaniu. Ma sporo możliwości. Oj. Czy będzie prowadzenie? Musimy uważać pięknie w obronie. Ale świetnie się znalazł w tej sytuacji. Zachował zimną krew. Przed dzisiejszym meczem w każdej z gazet była wzmianka o tym zawodniku. Oto bowiem ten jakże zasłużony dla klubu piłkarz. Tillemans w Liverpoolu zakończy karierę. Dopiero to przychodzi. Jeżeli to przed zakończeniem kariery, to nie ma sensu. Nie, za wcześnie. Czasami za szybko podejmuję te decyzje, tak jak właśnie w tamtym spotkaniu, bo i teraz też mogą poczekać trochę. A nic, to jest dopiero początek spotkania. Na najwyższym poziomie, a nie każdy potrafi sobie poradzić ze spadkiem potencjału, wydolności i liczby minut na boisku. Po karierze w futbolu też jest jakiś... No Wolves jak na razie przez pierwsze minuty szczerze lepiej grał od United, więc będzie może możliwe, żeby to oznaczyło, że będzie trudniejsze spotkanie, chyba że tak po prostu przez pierwsze minuty. Mason Greenwood tam widziałem, że jest. Madison, no nie ma naprawdę słabej ekipy, to jest też warto podkreślić, że to nie jest byle jaka też drużyna. Nazwiska ma. Uda się, dojdzie do tej piłki Centurion, doszedł. Dobre podanie na wolne pole. No groźnie, pachnie bramką. No, Ricky Pucz, mogłeś coś innego zrobić szczerze, ale... No dobra, przynajmniej to dobrze świadczy, że mamy okazję. A teraz kontratak, musimy wracać do obrony, żeby Mason Greenwood głównie nas nie skarcił. Ładne podanie. Obrona się nie może powiedzieć pięknie. Nie rozegrać, ale nic z tego nie wyszło. Rośnie presja na rywala. Remis chyba się długo nie utrzyma. Alexander Arnold. Wyczekujemy jakieś podania. Obecnie nie dostaliśmy. Valverde. Aj, czemu nie to poszło, nie poszło w narożnik? Szkoda. Tam chciałem, żeby poszło w prawy narożnik, ale niestety się nie udało i poszło w środek. Ale z minuty na minutę coraz bardziej przejmujemy kontrolę nad tym spotkaniem. Aż tak przyjęcie. Valverde. Aj, może jakbym nie był na spalonym. Szkoda, bo taka super okazja. Obrońca na posterunku. No trochę zamieszania, nie ma tak dokładności tych niektórych podanych w naszym ataku. Ruszył z piłką do przodu. Awar. Możesz się wycofać. No, spróbowałem trochę z daleka. Ale się nie udało ewidentnie. Kolejne przejęcie piłki. Liverpool teraz atakuje. Valverde nic nie zrobił głupiego, dobrze. Lenglet, czyli też obrońcy wyszli dość wysoko. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No, Ricky Pucz jeszcze, aj, dobrze tam obrońca, chyba to Boli był. Zaraz przyjmie, dosłownie na każdy ruch mógł zareagować mój i wyczuł mnie. Koniec będzie już pierwszej połowy. I kończymy 0-0. Mecz jest też podobny do United, jesteśmy dość pod kontrolą, tylko po prostu różni się to, że nie mamy bramki tak naprawdę. Zachód słońca już, czyli gdzieś po południu gramy to spotkanie. Palace już tego, że widziałem przed za Pucza. Federico Valverde.
Bardzo wyrównany mecz. Mam nadzieję, że druga pała też tak samo będzie wyglądała jak pierwsza, tylko że właśnie oczywiście z różnicą taką, że coś ustrzelimy. Ładnie rozegrane to było wszystko, ale spalone. Kolejna dobra okazja, tam będzie bliskie podanie. Nie, jednak szczerze nie wiem, jak to miało wypalić. No ale dobra, nieważne, nie nasz problem. Aj, może za późno? Za późno. Szkoda, szkoda. Na początku miałem sam iść, ale zobaczyłem, że jednak właśnie tam nagle wybiegł mi kolega i już trochę za późno mu szczerze podałem. Ale dobra, gramy dalej. Kolejne piękne przejęcie. Musi głęboko obracać po piłkę. Good. Groźnie, ale aj, szkoda, kolejna okazja. Mogą ich teraz skontrować. Zmarnowana. Nie chlujnie rozegrać. Dobrze, dużo mamy bardzo fajnych, kluczowych przejęć. Aj, szkoda z Valverde, że mi nie podał. Nie wiem, co oni szczerze będą kombinować. Piłka przeleciała. Oj, to może być dobre. Nie ma niestety. O, za ostry kąt. Za dużo nas tu jest. Dosłownie tu jest za dużo. Aj, szkoda też, że tu nie podał do mnie. Parę razy taki super... Ale też mogę w sumie poprosić o podanie, ale nie zawsze po tym pamiętam. Będą szukać teraz okazji do kontry. Tylko naprawdę się boję, żeby to nie było coś takiego, że my tam atakujemy cały czas, a tu Wolves nagle jedna kontra. Znowu prosty błąd, szkoda. Oj, dobrze, że nie, może nie trafiłem mu, bo bym mógł w kostki mu wjechać. No i kolejne jego. Moje Wolves rozkręca kolejny atak. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Uff, naprawdę, Alisson jest naszym bohaterem na razie, dzięki tej obronie. Bo mogło być nieciekawie i mogło się spełnić to, o czym mówiłem. My atakujemy, a Wolves jedna okazja i mogłoby całe spotkanie się zmienić. Dobrze. No, takie proste błędy to już nie teraz. Przekażnia przejęcia. Mamy remis, ale wywierają coraz większą presję. Abyśmy ich przycisnęli, to byłoby może lepiej. O, aut, walczyliśmy. Oj, coś, co mi się nie podoba. Obejrzymy. Czemu nie? Może strzeli Liverpool najwyżej. Zostaniemy tu na dogrywkę. Traore wchodzi za mnie. Federico Valverde. No i Liverpool może teraz coś strzelą. Nie wiem, szczerze, co do Traora, ale teraz przy akcji. No, pierwsza zagranie najlepsze. Ładne, kolejne przejęcie. Tych przejęć jest dzisiaj dużo naprawdę dobrych. To już ostatnie chwile, a remis ich nie satysfakcjonuje. Aj, bo był dobry pomysł. Wycofanie do bramkarza. Farines tak, że... A nie, jednak dobre. Miałem uliczenie pewne takie. Ale jednak nie było aż takie złe. No, może teraz Valverde traci, mamy dalej piłkę, nie mamy. I strata piłki. Wolves teraz okazją możliwe, nie, trochę wycofali, ale dalej są przy piłce. Ale świetnie zgubił obrońcę. No i ostatnia szansa Liverpoolu, żeby coś zrobić w podstawowym czasie. Federico Valverde. A to musi być coś ofensywnie, musicie ofensywnie pójść. Ładnie. Do końca spotkania na Centurion, Alexander Arnold. Nie możesz stać. No. Podaj. Traore, czemu? Zabrał nam Traore wygraną już w podstawowym czasie. Wystarczyło słabiej podać do Valverde. Szkarz niby w tej sytuacji. No, niestety. Dogrywka będzie, czy karne? Dogrywka, mamy dogrywkę. Obyśmy tylko naprawdę nie przegrali, bo nie po to tu siedzimy, żeby oglądać, jak Wolves wygrywają. I rozpoczęli dogrywkę. W
Fernandes chodzi za Martinelliego. Ładne przejęcie. Na dół można podać. No dobra, nie grają jak chcą. Na razie w obronie dość sobie podają dużo. Awar. Federico Valverde. No i Valverde do Awara. Awar też jest zmęczony. Palacios, który przed drugiej połowie. Bardzo ładne pytanie do Traore. Traore, poczekaj. Aj, Valverde. Szkoda. Kolejna super akcja. Mogła się skończyć bramką. Teraz nie wiem, co on zrobił, ale się wyłożył. Chyba próba na pewno w ślizgu. Przejmiemy. No ale nikt nie ruszył się, a ten Touré mógł się ruszyć trochę. No patrząc na to, to możliwe, że to zmierza do karnych. Wolves możliwe, że nawet zależy na tym, żeby to w karnych się rozstrzygnęło. A teraz podanie na górę? Nie zrobili tego. To dobrze może. Możliwe, że była bramka. No i takie podanie za plecy rywali. 1-0. Super, naprawdę super. Wiedziałem, że to się tak skończy. Naprawdę wiedziałem i mówiłem o tym. My będziemy ich atakowali cały czas. Oni zrobią jedną kontrę i wygrają spotkanie. Będzie cała druga połowa. Ale szczerze, bijemy w mur 105 minut. I czemu akurat mam uwierzyć, że w te 15 minut nagle coś się odmieni? Szkoda, naprawdę szkoda, bo jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną od nich. Nikt tego nie powie. Ale są już zmęczeni, grają już 105. Nikt nie powie, że no, bo oni są lepsi od nas. Nie i teraz dopiero taką sytuację. Przedtem raz za Alisson obronił nas. Chyba w 80 gdzieś minucie. No i teraz przydałoby się ruszyć, zaatakować. Palacios. Do Arnolda. Arnold do Lengleta. Lengle przy piłce. Valverde, długą wymianą podań pod 16 rywala. Constanta, wszyscy są tak zmęczeni. Valverde, Constant. Okazja do dośrodkowania. Będzie dośrodkowanie pewnie. Nabij go może. Dobre, będzie out, ale tylko tracimy czas naprawdę. Traore. Schodzi ze skrzydła do środka. Nie było Traore. Awar. Centurion, Traore. Ważne przejęcie. No i 115 minuta. I możliwe, że teraz pójdzie zabójcza kontra. Madison się bawi z Lengletem. I teraz Mielic jakiś. Nie wiem, co to jest. Zawodnik. Konstant próbuje, ale on nie jest głupi. Mielic. Tak jak reszta zespołu. Oni wiedzą, że już to mają. I nie muszą atakować, tylko żeby podawać. Podania wyglądają wręcz modelowo, przemyślane. No i szczerze, no, można pogratulować tylko Wolves za to, że po prostu okazali się finalnie lepszą drużyną. W spotkaniu nie grali lepiej, ale ostatecznie to oni zauważają. Nie chcę się oglądać, bo nie, bo to przyszliśmy. No było super spotkanie, to oczywiście nie mogło być dwóch super spotkań, było następnie drugie słabe. No i niestety kończymy sezon z jednym tylko trofeum. A mogło być tak naprawdę pięknie, no ale niestety też mi się to nie podoba, że trener naprawdę mógł tam, było paru lepszych zawodników, było paru zawodników, które były bardziej zmęczeni, mógł ich zmienić. No a zmienił mnie. Co dał Traore? Dał to, że w podstawowym czasie gry w ostatniej akcji za mocno podał, taką super okazję zmarnował. No bo Valverde by na pewno to strzelił, by dostał dobrą piłkę. Nie chce mi się wierzyć, że on by tego nie trafił. No i co oprócz tego zrobił? Nic nie zrobił jakiegoś ciekawego, więc też ta zmiana nie miała dosłownie sensu. Oczywiście następny sezon zostaniemy w Liverpoolu, bo nie ma jakichś powodów, żeby uciekać. Lepiej mi się też gra, szczerze. Tak naprawdę nie, może coś w Anglii trochę lepiej, ale przyjdzie Liga Mistrzów i nagle blokada. Nie wiem naprawdę o co chodzi. Mam nadzieję, że może w końcu w następnym sezonie uda się wygrać. No ale teraz jeszcze te treningi ostatnie wykorzystam, jeszcze jeden chyba. Tak, ostatni teraz sobie trening zrobimy. A dobra, jeszcze ten zróbmy, czemu nie?
No i kończymy sezon pierwszy w Liverpoolu, ale oczywiście nie pierwszy w Anglii, bo już w Anglii graliśmy w Newcastle, ale pierwszy dla Liverpoolu. No w drugim sezonie oczywiście Liga, to powinniśmy zdobyć. Puchar Anglii też powinien być. Puchar Ligi tak szczerze mnie mniej obchodzi, ale też można byłoby fajnie go dodać. No i Liga Mistrzów, naprawdę to jest coś, co nas dręczy od początku naszej kariery. W pierwszym sezonie byliśmy w finale, chyba w finale, nie zagraliśmy w finale. Nie wiem czemu, do dziś naprawdę nie wiem czemu. Graliśmy cały tam sezon, cały czas praktycznie już w składzie i nagle oni nas w ogóle nie dają na finał. Do dziś nie rozumiem tej decyzji. Nie mówię, że na pewno, ale możliwe, że bym grał, to możliwe, że bylibyśmy już zwycięzcami Ligi Mistrzów. No było tam parę wpadek, taka jest prawda. No ale to już jest rzeczywiście z przeszłości. Musimy myśleć o teraźniejszości, czyli o grze dla Liverpoolu. No teraz, że pierwszy trening sobie zrobimy. Nie to. A dobra, może być to. Podania nie to. To. I jeszcze, aha, nie wiem czy już, nie, dam radę, super. Tak, wszystko symulujemy. Ale będzie na pewno jakiś turniej przedsezonowy, tak. A pierwszy sobie przesymulujmy, będziemy grać, będziemy 3-1 Centurion i Award z bramkami. Może ten sezon przedsezonowy sobie przesymulujemy, bo i tak nie będziemy go grali. Teraz spotkanie z Betisem. Szybka symulacja. 3-2 Centurion z hat-trickiem. I to rzeczywiście to oznacza, że jesteśmy już w fazie pucharowej, w półfinale tego pucharu zaproszeniowego. Ostatnie spotkanie z Melbourne teraz. Szybka symulacja. 4-0. No i dokładamy dwie bramki, Martinelli też dwie. No to przynajmniej przyłożyliśmy się do jakichś bramek w tym przedsezonie. Milan będzie naszym rywałem w półfinale. No i zaczynamy to spotkanie. Szybka symulacja. 3-0, czerwona kartka, przynajmniej trafiliśmy przedtem bramkę. No to nie zagramy w finale. Ale trzy bramki i to i tak dobry, to bym powiedział, dorobek w tym pucharu, w tym turnieju przedsezonowym. No i szybka symulacja, Izak za mnie zagra, on powinien wejść, a nie Traore. Tam 2-1 wygrywamy. No to wygrywamy turniej przedsezonowy, może to jakieś dobre rokowania na sezon. Oby. Gotowy do gry, no to już wiem. Oczywiście też będziemy grali Super Puchar Anglii, tak, z Wolves. No, to będzie spotkanie, które musimy się odkuć. I w sumie to będzie pewnie, tak, zaczniemy, to już przesymulujemy do tego. I tak zaczniemy następny odcinek od tego spotkania z Wolverhampton. Zagramy oczywiście to spotkanie. No i tu już mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Fajnie było wygrać, bo też zemścilibyśmy się na Wolves. Nie jestem jakoś na nich zły, tylko bardziej jestem zły na nas, że nie udało nam się wygrać, więc fajnie byłoby tym razem wygrać. Ale to dopiero oczywiście w następnym odcinku, a ja wam już dziękuję za ten odcinek. No i do zobaczenia w następnym. Cześć!